Witam wszystkich serdecznie. Tematem tego artykułu wideo jest naprawa problemu z podglądem ilustracji wektorowej. Tworząc ilustrację, nieraz chcemy podejrzeć w szybki sposób efekty naszej pracy. Służy do tego opcja podglądu, która jest dostępna w zakładce Technical Illustration. Nieraz może się zdarzyć, że opcja podglądu nie zawsze działa poprawnie. Tak jak w moim wypadku. Jesteśmy w stanie szybko tę niedogodność naprawić. Jest to problem z źle wygenerowanym szablonem HTML, który odpowiada za generowanie podglądu ilustracji wektorowej. Przejdźmy zatem do naprawy. W tym celu należy przejść do domyślnej lokalizacji, w której został zainstalowany SolidWorks Composer. W moim przypadku jest to dysk C, program Files, SolidWorks Composer i znajduje się tutaj folder HTML. W tym folderze znajdują się wcześniej wspomniane szablony, a szablon, który powoduje błędy, który został źle wygenerowany, to SolidWorks SVG. By naprawić problem związany z brakiem podglądu ilustracji wektorowej, należy usunąć ten plik, skopiować plik SVG, zmienić nazwę na SolidWorks SVG, zaakceptować i gotowe. Proces naprawy poszedł nam bardzo sprawnie. Sprawdźmy teraz, jaki jest efekt. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać zdjęcie. Umieszczę tutaj logo naszej firmy. Dodam opcję, by ten podgląd był wygenerowany w kolorze. No i klikam podgląd. Sprawdźmy, czy wszystko jest OK. Podgląd się generuje. Wszystko działa jak należy. Tak więc bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hej!